Okej, okay, jestem. Cześć. Dzisiaj tak trzymam trochę, bo gdzieś zgubiłem ten, jak to się nazywa. No, taki kijek. Dobra, nie ściągam okularów, bo naprawdę jest gorąco i słońce wali prosto w oczy. Mam okulary typu Polar, super polecam. Dzisiaj będzie, oczywiście jestem w tajnym miejscu, w tajnym, nie tajnym. Dzisiaj będzie podsumowanie mojego roweru, taka już recenzja, bo jest jak gdyby skończony i tak sobie myślałem, że jak już zrobię wszystko przy nim, to go tak omówię jeszcze raz, tak konkretnie, żeby się tam pochwalić, zobaczyć co jest kiepskiego, co nie takiego. No znaczy taka typowa recenzja po jakimś tam czasie użytkowania. No dobra, to jedziemy. Okej, to najpierw będzie prezentacja. No, właśnie myślałem, że mi się to uda, ale dobra. Przewrócił się, już trudno, bo nie mam go jak podeprzeć, nie mam tu żadnych stopek i tak dalej. Rower nawet troszeczkę umyłem i opowiem go tak ogólnie o wyglądzie i o wszystkim. To jest rower Merida Big 7 900. W teorii. W teorii, bo tak naprawdę to jest rower, który już jest teraz całkowicie przeze mnie poskładany z części. Czyli to jest tak zwany składak, można powiedzieć. Jak gdyby seryjnie to takiego roweru w takiej konfiguracji to na pewno nigdy nie było. Nawet w bardzo podobnej, bo to raczej no sprawdzałem to tam to troszeczkę inne zawsze były komponenty, choć podobne. Dobra. Dobra, jeszcze raz, bo udało mi się go postawić. Dobra, to zrobię takie jakieś fajne ujęcia, żeby to w miarę jakoś wyglądało. Okej. Dobra. To zanim go tak będę konkretnie omawiał poszczególne elementy. Dobra, no to powiem parę słów tak od siebie, może ten. Co bym chciał powiedzieć o tym rowerze? No, ogólnie to się fajnie spisuje. Praktycznie nie ma jakichś tam większych wad. Ma tylko same zalety. To znaczy, właściwie jedna jest taka rzecz tutaj. Oprócz tego, że to jest rozmiar ramy 17 cali, on jest taki na styk. To jest rower bardzo krótki. Ale powiem tak, jego charakterystyka jest bardzo sportowa, czyli jakby wam to powiedzieć, on bardzo dobrze się nadaje w teren, czyli wąskie ścieżki, jakieś trudne zakręty, ogólnie taka jazda typowo terenowa. Taki to jest prawdziwy rower MTB, można powiedzieć. On nie jest jak gdyby taki, żeby się nadawał za bardzo do turystyki, bo jeżdżenie po ścieżkach rowerowych, no fajnie się jeździ, ale on nie jest takim długim, stabilnym rowerem, jak się teraz robi takie rowery krowiaste, że tak powiem. No i w pewnym sensie może komuś by się to mogło nie podobać, ale mi się to bardzo podoba, bo przez to, że on taki jest, to ja wolę częściej jeździć i po lasach, w terenie, niż tam po jakichś tam asfaltach i duperelach. Jedyna wada, znaczy to jest wada, nie wada, tylko teraz nie mogę kręcić, ale to zrobię zbliżenie. To jest tak naprawdę bardzo głośna tylna piasta, w sensie pębenek. Po prostu, no teraz i tak już jest ciszej. Nie, ja nie wiem, może to dlatego, że tam może jest więcej zapadek albo coś, ale jest strasznie głośna. No ja do tego się przyzwyczaiłem, ale ludzie ją to tak widzę, że chyba to troszeczkę przeszkadza. I ja to jak gdyby tej piasty używam jak dzwonka i jest taka trochę głupia sytuacja, że się jedzie gdzieś tam w jakimś lesie, jedą ludzie. Jak nie pedałuję, to jest głośno, jak pedałuję, to jest cicho, nie? No tak to wygląda. Dobra. To teraz, jak już tu jestem z tej strony, to będę omawiał od przodu wszystkie elementy tak bardzo dokładnie. Opona, bo jakoś na początku kupiłem, jeszcze jak miałem Rock Ridera, to kupiłem Schwabla. Czy Schwable, jak to się tam czyta, niemiecka. Opona jest spoko, tylko ja podejrzewam, ja ją gdzieś kupowałem na Allegro, czy ona nie jest jakiejś tam drugiej jakości, albo coś z jakiegoś odrzutu, bo
bo tutaj te ranty tam przy obręczy trochę dziwnie wyglądają, ale tam na początku nawet myślałem, żeby coś tam reklamować, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu i nie będę się tam napinał o parę groszy. Ogólnie jest spoko. To jest... Jaki to jest rozmiar? Chyba też 2,25. Zaraz wam powiem. Tak, to jest rozmiar 2,25. Jest spoko, bo ona jak gdyby jest bardziej taka atrakcyjna, a przy okazji ma te lamelki takie terenowe, czyli naprzód się bardzo dobrze nadaje. Dobra, tutaj jeszcze od razu jedziemy z tym RockShockiem. Nie chciałbym się wypowiadać tak konkretnie na temat tego RockShocka, bo ja go kupiłem używany. Zrobiłem mu taki podstawowy serwis, można powiedzieć olejowo-smarowy. A wiem, że no tam jakaś jedna uszczelka jest uszkodzona na pewno. I on prawdopodobnie nie chodzi tak jak powinien, jakby to był nowy. Ale jak zrobię serwis pełny, bo taki mam plan, no to wtedy coś się wypowiem. Bo na tą chwilę to on po prostu działa dobrze, ale chyba nie idealnie. On się tam w jakimś jednym miejscu na początku troszeczkę przycina i to jest jakoś tam... No, coś nie tak, ale ogólnie w sensie takim normalnej pracy to spoczko, daje radę, wybiera wszystko, jest ok, polecam. Tym bardziej, że to jest już wersja z czarnymi lagami, czyli fajnie się prezentuje też. Tu jest też blokada, ale ja praktycznie z tej blokady można powiedzieć, że nie korzystam, bo właściwie nie ma sensu, on jakoś tak jest w tej pozycji, tak tam można powiedzieć prawie, że zablokowany, może nie, że zablokowany, ale tam ma jakiś ten pierwszy ten może ta geometria ramy, że nie buja mi rowerem. O, tak bym powiedział. Dobra. Tutaj są... Też były nowo zamontowane... Aha, to jeszcze miałem wcześniej. Dobra, ale to tak czy siak hamulce Deore. One są już dotarte, wszystko chodzi spoko. Co ja mogę powiedzieć o tych hamulcach? No nic innego, jak tylko polecam. Naprawdę są fajne. Ja tutaj z przodu już od razu pokażę. Zamontowałem tarczę większą 180 z adapterem. No ona jest nawet całkiem nowa, no już trochę zjeżdżona jest, ale to wszystko działa bardzo dobrze, siła hamowania jest ok. Ja mi się wydaje, że chyba te hamulce w stosunek do jakości, do ceny to jest naprawdę super. Super i jak macie tam zamiast kupować te MT coś tam 200, te tanie, to warto do tych dołożyć, bo tu i inne klamki są na dwa palce, czy tam na jeden i to naprawdę fajnie działa, nic się z nimi nie dzieje. Ja jestem, jeszcze dodam, że jestem bardzo ciężki, czyli wiecie, to jest tak, że tutaj te wszystkie elementy są bardzo mocno narażone na wszystko, nie? I tak samo hamulce, to nie jest tak, że jest misiek, co waży 60 kg, tylko ja tam prawie do 100 dochodzę, nie? No to wiecie, no to się sprawdza. Okej. Dobra, manetki jeszcze nie. Kierownica. Kierownica jest dokupiona osobno i to jest kierownica z Decathlonu. Ja ją kupiłem dlatego, że po prostu tak jak szukałem kierownicy jakiejś takiej szerszej, fajnej, to nie mogłem za bardzo nic znaleźć. A ta była w całkiem dobrej cenie i też jakoś tam parametrami jest ok. Wygląd mi też pasuje. No, chciałem czarno. Naprawdę chyba nie wiem. Chyba tak fajne kierownicy, że tak powiem, w takiej cenie, no to ciężko by było znaleźć. No tam jakieś chyba 7 tych kosztowała, czy 69 nawet. Dobra, tak samo jest dokupiony mostek. To jest mostek Kelysa. Taki jakiś tam troszeczkę lepszejszy. Wiem, że ja go tam nadważyłem, jest bardzo lekki. Tutaj taka uwaga, że on na początku mi się nawet rozkręcił. Trzeba śruby posmarować klejem. No i jest dobrze. Też wszystko śmiga dobrze. Na razie tutaj, jeżeli chodzi o amortyzator, to ja go miałem tam przyciąć, no ale na razie tak zostało. Ale też tutaj są stery oryginalne, były razem z ramą. Prawdopodobnie to są stery tego Race Face'a chyba? Chyba tak, bo oni kiedyś tak robili, ale tutaj nie ma napisów, ale wyglądają dokładnie tak samo. Dobra, jeżeli chodzi o ramę, to rama jest taka, jak widać, jest bardzo fajna. Tutaj spawy super szybko, bardzo dobrze przenosi energię, to znaczy jak zmieniłem z tego Rockridera, to naprawdę była kolosalna różnica. Tu jest z tyłu oś już 12 mm razy 148, czyli wiecie, no to tak zwana sztywna oś jest spoko.
Dobra, no to już jedziemy tutaj dalej. To może tak, manetki. Zrobimy tak, że będzie manetka, przerzutka. Manetki to są SLX-y. One pracują z tyłu razem z przerzutkami XTK, przód i tył, tak? Fajnie wyszło. I powiem Wam, że taka konfiguracja jest bardzo fajna i mogę to polecić, bo to się sprawdza. Szczególnie jeszcze, bo praca manetek to też dużo zależy od linek, właściwie od pancerzy. I ja tu mam wszystko już w pancerzach, dlatego też to tak fajnie chodzi, ale ogólnie to jest tak, że te manetki SLX-a są, powiedzmy, tam trochę miękkawe. Przerzutka XTK jest mocna, czyli to tak razem do... No fajnie to gra. Naprawdę to mi chodzi spoko, po prostu idealnie. Na przykład jak ktoś, nie wiem, nie chce kupować XTK-ów, chociaż chociaż wiem, że tam jest inny system i tak dalej, ale naprawdę to spoko. No ogólnie jak ktoś tam, nie wiem, się nie ściga, nie musi mieć XT, to może mieć SLX-a. Dobra. Napęd jest na razie niewyczyszczony jeszcze, bo tak tylko troszeczkę wyczyściłem rower. Korby są zmienione na SLX-a, to znaczy wcześniej też miałem SLX-a, ale to są dwójki, czyli dwa blaty z przodu. Tutaj taka jedyna wada, no ja tutaj te okolice mam raczej płaskie. Tu mam 34 zęby i troszeczkę jest to dla mnie za mało. No tak, muszę się nakręcić. Prawdopodobnie w przyszłym roku sobie zmienię na 36. Myślę, że to będzie taki idealny blat i do terenu, i tutaj na te ścieżki. Z tyłu jest kaseta XT. I też ostatnio właśnie dokupiłem, bo tam już tamten łańcuch się troszeczkę tam rozciągnął. No może nie całkowicie, ale już chciałem mieć taki napęd kompletny. To jest też łańcuch XTK i wszystko to bardzo fajnie chodzi. Przerzutka ze sprzęgłem, tam na początku jakieś miałem przygody, to ją tam przesmarowałem. Teraz jest tam w środku pół tony teflonu i to bardzo fajnie chodzi. Tak samo kółeczka, tam też troszeczkę tam dziabnąłem tym teflonikiem i jest spoko. Tylne koło i przednie to ja kupowałem jak gdyby osobno. To są BlackRock firmy Rodi. No to jakieś podstawowe takie kółka tam, najtańsze na sztywnej osi, żeby były. No i tutaj właśnie są piasty XLC Evo. To ja mogę Wam od razu powiedzieć, oprócz tego, że ta tylna taśma piasta jest głośna, to tak naprawdę spoko. Mogę spokojnie Wam polecić te piasty. I jeszcze raz znowu dodaję, że jestem ciężki i tu się nic nie dzieje, żadnych luzów, żadnego niczego, a już trochę na tym nie pojeździłem. Dobra. Tu jeszcze jest też siodełko z Decathlonu, ale to jest tak, że jest ono kupione osobno przeze mnie, jak ja kiedyś gdzieś potrzebowałem siodełko. Te siodełko było w jakiejś przecenie, promocji. Gdzieś miałem w innym rowerze, wydawało mi się one niewygodne, ale później po jakimś czasie stwierdziłem, jak się więcej jeździ, to jednak takie węższe siodełko, takie bardziej sportowe, jest lepsze. I je zostawiłem i już się przyzwyczaiłem do tego, jest ok. No, ale to właśnie ono jest też osobno dokupione, czyli to nie jest przełożone tam z czegoś wcześniej. Jedyne co zostało, to jest sztyca. Ja tam nawet kupowałem inną sztycę, ale ta mi się podoba, bo tu jest podziałka i no, jest ok tam ogólnie. Rower ma mocowanie na dwa bidony. Czy tam na inne rzeczy można sobie zamontować. To co jeszcze tutaj chciałem powiedzieć, aha, no gripy są też takie zwykłe z DK, ale to ja na pewno jakieś właśnie szukam gripów, chcę kupić takie gripy przykręcane właśnie, bo takich już nie chcę, takich nakładanych, i to będzie ostatnia rzecz, którą dokupię. Aha, dobra, i teraz chciałbym Wam się pochwalić jedną rzeczą. Nowym zakupem. No, trochę się przykurzyło, ale patrzcie. Tutaj to dokładnie pokażę. To są pedały firmy chińskiej z AliExpress. Jak to się to nazywa? Shanmashi czy coś takiego. Model Cyclocross EX. I słuchajcie.
to są nówka sztuka pedały. One są zjeżdżone ze dwa razy. I w sumie wszystko by było fajnie, bo nawet tam myślałem, a zrobię jakiś test tych później pedałów po jakimś tam czasie, jak się tam zjeżdżą. Ale już nie muszę robić testu, bo z drugiej strony teraz muszę ten rower podnieść. Nie wiem, czy to będzie widać, ale dobra, ja sobie tutaj drugą ręką przytrzymam. Zobaczcie, to są nowe pedały. Po dwóch jazdach, ja dzisiaj to zauważyłem, to jedno ma po prostu luzy. To nie wiem, czy na łożyskach, czy na no, tam korpus się wyrobił. No, to teraz sobie możecie odpowiedzieć. No, kupiłem chińskie pedały, bo myślałem, że będzie spoko, ale jednak nie jest spoko. Czyli przypuszczam, że jeżeli w tym pedale się tak zrobiło szybko, to tu też tak może być. Chociaż wiem, że ludzie jeżdżą na tych pedałach i tam czasami się im nic nie dzieje, nie? Ale nie wiem. Nie wiem, próbowałem nawet to odkręcić tam z tamtej strony i ten luz skasować, ale tam nie za bardzo. No, tam jest wszystko dokręcone, czyli to tak jakby ten luz powstał tam gdzieś w środku. No, musiał to całe rozkręcać, a mi się po prostu nie chce. Nie wiem, czy się da, ale spróbuję tam napisać do tego sprzedawcy, żeby tam coś odpisał, nie? No zobaczymy, może coś tam się uda zdziałać, no bo ewidentnie tak nie powinno być, no bo ja rozumiem, jakbym tam jeździł gdzieś ileś i tak jest. No dobra, tutaj mam jeszcze takie tam ponawieszane różne lampki i inne rzeczy, ale to że tak powiem, innym razem już zrobimy jakiś tam odcinek o tym, o oświetleniu. Dobra, teraz już go położę, już go nie będę. Ok, to zrobię jeszcze takie podsumowanie. No bo tak, czy warto składać rower, tak bym powiedział? No dla takich ludzi jak ja, co się tam interesują, to na pewno tak. Druga też sprawa, że teoretycznie, jak się dobrze do tego podejdzie, to może wyjść dużo taniej, bo wiecie, nawet jak się kupi rower, powiedzmy w takich cenach gdzieś, z takim osprzętem, to zawsze będą jakieś hamulce MT, jakaś dziwna korba, jakieś oszczędności. I można zrobić tak, na przykład wiele ludzi tak robi, że kupuje rower troszeczkę tańszy i te takie elementy, które są beznadziejne, wymienia, nie? No ale to sobie też trzeba policzyć, czy ile to wyjdzie. Druga sprawa, co z tymi częściami zrobić. Jeżeli ktoś później to odsprzeda, no to spoko, nie? No to jeszcze to jakoś tam ma sens. No. Ale tak czy siak, to na przykład tak jak gdyby tutaj wszystko jest nowe, oprócz amortyzatora, już tam nie pamiętam dokładnie, to nie będę rzucał kwotami, ale na przykład kilka stówek można na pewno zaoszczędzić na amortyzatorze, jak się kupi używany, no ale to też bym właśnie polecał, żeby, nie wiem, albo skorzystać z jakiejś pomocy kogoś, kto się na tym zna, albo kupować z jakiegoś pewnego źródła, no bo wiecie, z tymi amortyzatorami to różnie może być, nie? Albo na przykład można nawet kupić amortyzator używany, taki jak RockShox, i zrobić serwis, nie? No bo to tam nie jest aż tak, znaczy nie wiem, czy jest drogi, ale to jest do zrobienia, nie? No tam nie wiem, jakieś Foxy czy inne, to już tam może być gorzej. Ale taką rebę można kupić i jeżeli tam nie jest jakoś mocno uszkodzona, czy tam porysowane lagi, no to wtedy można by zaryzykować i wtedy rzeczywiście można zaoszczędzić. Albo polować na jakieś okazje, bo czasami wiecie, ludzie potrzebują pieniędzy i sprzedają tam, bo albo coś kupili właśnie nowego i to im leży. No ja też tak mam, że czasami mi jakieś rzeczy leżą, to później tam chcę się tego pozbyć i tam nie daję jakichś tam strasznych cen, tylko sprzedaję. No dobra, ogólnie to tak, powiem wam, że jeszcze, że rowerek zjeździł różne tam ciężkie tereny, trasy ze mną i jest gitarka, naprawdę myślę, że można by nawet nim wystartować w jakichś zawodach, pewnie by dał radę i by się nie rozpadł. No nie, no absolutnie mi się nie może rozpaść, bo jakby tam coś miało się rozpaść, to już by się dawno rozpadło, a działa. Dobra, no to jeszcze trochę zieleni.